Moi kochani, dzisiaj będę rozmawiać z prawdziwą wojowniczką na kobiety, ale nie jest to crazy feministka, jest to osoba, która walczy o to, żeby kobiety były pewne siebie, żeby nawet kiedy się boją, zrobiły ten pierwszy krok, żeby przeszły przez swój kryzys i były silniejsze. Przedstawiam Olgę Kozierowską, matkę Polkę, która jednocześnie nie wyobraża sobie życia bez pracy. Dobry, nazywam się Julia Izmałkowa. Jako psycholog i badacz społeczny nie tylko wierzę, ale wiem, że nie można być w pełni szczęśliwym, jeżeli się nie lubi swojej pracy. Dlatego zapraszam Was na cykl rozmów Kocham Poniedziałki z osobami, które kochają poniedziałki. Królowo Wszechświata. Jesteśmy obydwie królewne ubrane przez Twoją córkę na jej łóżku z jej jednorożcem. Po co ci jeszcze ta praca, powiedz mi? Z dziećmi bym się chyba nie spełniła w domu. Myślę, że to jest w ogóle bardzo trudne zadanie, siedzieć z dziećmi, bo ani tej pracy nikt nie docenia. Dzieci wymagają bardzo dużo, ja mam zresztą troje dzieci, więc bardzo często w pracy odpoczywam. Na przykład wróciłam ostatnio z dwutygodniowego urlopu z dziećmi i naprawdę całowałam podłogę w fundacji. No, wiesz co, to jak mi wytłumaczysz? Przecież ty pracujesz dużo z kobietami, więc może masz jakiś taki wgląd, dlaczego kobiety nie chcą wracać do pracy? Z różnych powodów. Niektóre, bo jakby nie ma tam już miejsca. Niektóre, bo tracą poczucie własnej wartości podczas właśnie urlopu macierzyńskiego. Wydaje mi się, że wypadają, że nie wiedzą, że się nie odnajdą, że nie wiedzą, co się stało i pod względem jakichś relacji w pracy oraz pod względem branży. Niektóre często zakładają własne startupy. Tak, ale to jest wtedy, uznajemy, że wraca do pracy. Ale najczęstszym argumentem, kiedy my robimy badanie, to i badanie chyba ilościowe również to potwierdzają, to jest finansowy argument. Mówi, że aż tyle mi nie płacą, żeby nianie już wolę siedzieć z moimi dziećmi. I co ty w takich sytuacjach mówisz? Pytanie, ja nie mówię nic, bo ja nie mam prawa kogoś oceniać. No, jak ktoś się jakie jest twoje zdanie na ten temat? Jak ktoś wyliczył, że to się opłaca, no to może się opłaca. Ja, biorąc pod uwagę, że no, jak się prowadzi własny biznes, czy też prowadzi się fundację, no to trzeba trochę liczyć, to powiem, że nie jest to inwestycja przemyślana i długoterminowa, dlatego że jeżeli nawet dziś nie zarabiam tyle, żeby płacić za opiekunkę i jeszcze, żeby mi dużo zostało, to jeżeli pójdę do pracy, to jest szansa, że za rok albo za dwa lata będę na przykład zarabiać dwa razy tyle. Albo jak założę własny biznes, to w ogóle będę też jakieś zarabiać pieniądze, a przecież własny biznes, szczególnie na samym początku, naprawdę można prowadzić z małym dzieckiem. Na kolanie. Bo wtedy decydujesz o swoim czasie. No i właśnie zastanawiam się, jakich uważasz, że można użyć argumentu, bo pracujesz z tyloma kobietami, które rozumiem, że to musimy o pracę myśleć długoterminowo, prawda? Bo jeżeli zostaniesz z dzieckiem w domu, no to na pewno za kolejne 2-3 lata nie będziesz zarabiała więcej niż teraz cię proponują. No to jest pierwszy argument, tak? Także jakby pierwszy argument jest stricte finansowy, myśląc przyszłościowo, jeżeli idę do pracy, rozwijam się w tej pracy, zdobywam nowe kompetencje, to jest bardzo duża szansa, że zacznę zarabiać więcej. Kolejna rzecz, no to 500+ naprawdę sprawy nie załatwi, bo nie wiadomo, ile w ogóle jeszcze będzie to 500+, a nawet jeżeli będzie, powiedzmy, do 18 roku mojego życia, dziecka, nie mojego życia, życia dziecka. Ja też uważam, że bardzo młoda wyglądasz, Aleńko, wiesz? Tak, życia dziecka, no to pytanie, ile tych dzieci mam i na ile to tak naprawdę starczy. No więc to jest kolejna rzecz. Ale myślę, że najważniejsza rzecz, biorąc pod uwagę, że w Polsce jest duży problem przemocy wobec kobiet i to tak zwanej białej, finansowej, ale także takiej, nazwę to tradycyjnej, to pieniądz to wolność. Wolność wyboru. Czy tobie taką radość daje twoja praca? Tak, mi daje radość praca moja. A ostatnio wróciłam jeszcze do większej radości, do radości śpiewania! Tak, ze swojego dzieciństwa. I to jest coś, co porzuciłam z lęku i z niewiary w siebie. Byłam małą dziewczynką, ale to był taki czas, gdzie mój głos miał rzeczywiście ogromną moc. Przeanalizowałam twoją biografię. Mam wrażenie, że jesteś kwintesencją tego, że kobieta zmienną jest i ty jeszcze się pchasz do tej zmiany. Mam wrażenie, że ty nie może ci po prostu być dobrze. Tak jak są kobiety, które
nie chcą pracować, ja mam wrażenie, że ty cały czas gdzieś się pchasz, żeby było więcej. Kiedy już śpiewałaś, skończyłaś szkołę muzyczną, grałaś na skrzypcach, zmieniłaś się, zaczęłaś studiować marketing, pracowałaś w korporacji, obsługiwałaś 14 krajów, robiłaś wielką karierę, rzuciłaś, założyłaś fundację. Teraz masz fundację, jesteś, prowadzisz swoje power speech'e w Polsce, za granicą. Teraz na szczęście nie rzucasz, ale jest dalej śpiewanie się pojawia. I tak cały czas sobie dokładasz. To właściwie to nie jest dokładanie, tylko to jest droga. Może gdybym tak się nie lękała i gdyby się pojawiła w moim życiu na przykład jakaś osoba dorosła, która by we mnie uwierzyła, to może nie musiałabym iść tak naokoło. To jest naokoło. Do tego śpiewu. No widzisz, to jest tak, że z jednej strony naokoło, z drugiej strony dziś ja naprawdę jestem dojrzała i przeżyłam w życiu też tyle kryzysów, że ja się w ogóle nie boję zmian. Jestem niezwykle ciekawa jutrzejszego dnia. Jak coś gdzieś usłyszę, coś gdzieś wymyślę i mam takie poczucie, że to mi będzie dawało radość, to ja w ogóle nie mam, już nie zastanawiam, idę w to. Idę w to i to jest chyba największe szczęście w moim życiu, że ja sobie kreuję pracę, ja sobie tę pracę wymyślam, ją kreuję, nowe projekty, potem nad nimi pracuję, potem je rozwijam, potem je przekazuję do prowadzenia dalej dziewczynom z fundacji. I to jest chyba największe szczęście, że ja dziś właśnie mogę, nie wiem, wrócić do śpiewu. Nie rzucając, bo dziś nie chcę nic rzucać, bo ja jestem człowiekiem misji. Ja muszę, to jest gdzieś we mnie, tak? Ja muszę działać na rzecz kobiet i ta energia kobieca jest mi tak bliska, już tak się cudownie w niej czuję, że na przykład jak myślę o jakimś wieczorze, żeby pójść na winko, to sobie myślę, Boże, w towarzystwie samych kobiet bym poszła. Bo i to nie dlatego, że gdzieś nie lubię mężczyzn, albo że nie wiem, że jestem singielką, która uważa, że nie wiem, że związki są złe, bo nieprawda, bo żyję w szczęśliwym związku. Natomiast ta energia kobieca, też to, co się dzieje wokół nas, też to, że kobiety nadal nie mają równych praw i społecznych, i gospodarczych, i biznesowych, no to ja mam nadal bardzo dużo pracy do zrobienia. Jaka jest twoja rola i twoja proporcja życie prywatne, praca? Nie mogę chyba szukać proporcji, bo nie ma czegoś takiego jak work-life balance, że tu tyle, a tu tyle. U mnie te światy się przenikają i myślę, że u wielu kobiet, które mają dzieci, pracują, światy się przenikają. Ja robię i bardzo dużo i też mam dużo czasu dla dzieci. To nie jest tak, że praca odciąga od dzieci, bo przyznam się, że znam jedną mamę, może ktoś inny zna więcej. Ja znam jedną mamę, która jest naprawdę szczęśliwa, spełniona, spokojna i zrelaksowana i siedzi w domu i zajmuje się dziećmi. Reszta jest sfrustrowana, niezadowolona, oczywiście znowu podkreślam, tych mam, które znam i chciałaby coś ze sobą zrobić, a się boi. Boi się właśnie powrócić na rynek pracy, boi się zrealizować jakieś swoje marzenia. Więc pytanie, czy mamy poświęcić, znowu bardzo nie lubię tego słowa, poświęcić swoje życie dzieciom, a potem mieć pretensje do tych dzieci, tak, że wychodzą z domu i nie poświęcają swojego życia nam? No bo jakie będziesz miała życie, jeżeli to będzie tylko, nie będziesz miała żadnych pasji, żadnych zainteresowań, bo ja owszem, mogłabym siedzieć z dziećmi tylko w domu, jeżeli realizowałabym swoje pasje. Na przykład to śpiewanie, nie wiem, jakieś artystyczne, rysowanie, może malowanie. A mogłabyś nie pracować w ogóle? Nie, nie mogłabym. Nie mogłabym. Gdybyś miała po prostu miliony pieniędzy w świata. Nie, dla mnie pieniądz w ogóle nie ma takiej wartości. Ja nie mam ani, nie sprawia mi radości, ja nie lubię zakupów, nie lubię chodzić po sklepach, kupować jakichś, nie wiadomo, nie wiem, torebek, butów czy coś. To w ogóle dla mnie jest nieistotne. Potwierdzam, Ola ma tego wszystkiego bardzo mało. Tak, naprawdę jest to w ogóle dla mnie nieistotne. Ostatnio przyszła do mnie koleżanka, która się zajęła stylizacjami i weszła do mnie do szafy i tak mówię, że masz mało rzeczy. Ja mówię, no mam mało, no bo jakby... Nie potrzebujesz więcej. Nie potrzebuję. Myślę, że nikt mnie nie nazwie kimś, co się jakoś strasznie ubiera. A to nie leży w obszarze moich zainteresowań. Ja myślę, że w ogóle szczęście to mieć odwagę, żeby realizować gdzieś siebie. Bo jeżeli mówisz o tych kobietach, które uważają, że praca odciąga je od dzieci czy od męża, to myślę, że gdyby znalazły pracę, która jest, daje im radość i gdzieś jest pasją, bo nie mówimy, nie chcę nikogo tu oszukiwać, że moja praca to tylko idylla, bo są momenty bardzo ciężkie, gdzie trzeba wytrwać, gdzie trzeba przetrwać, poradzić sobie z kryzysem, z własnymi emocjami, no ale tak też wygląda życie i po prostu czuję, że żyję, że jestem.
I co sobie mówisz wtedy, kiedy jest ci tak ciężko, kiedy właśnie trzeba przetrwać? W zależności od sytuacji. Czasem sobie mówię, Olciu, kto jak nie ty? Wtedy patrzę sobie w lustro. To w łatwiejszych sytuacjach. Jak są bardzo trudne, to wtedy medytuję. Nawet korzystam z takiej jednej aplikacji, bardzo mi się podoba, tam takie... Calm? Tak, ptaszki są i ja wtedy tam są takie no, trudne sytuacje, wtedy siadam i oddycham po to, żeby nie podejmować żadnych decyzji, ani żadnych ruchów nie podejmować w emocji. Szczególnie, bo jak coś się dzieje złego, to pojawia się lęk, pojawiają się różne myśli, które potęgują ten lęk albo złość, a to nie są najlepsi doradcy. Kobiety się boją też innych kobiet, bo kobieta kobiecie kobietą bardzo często. Spotkałaś się z tym? Spotkały cię przykrości ze strony kobiet? Wiesz co, jak i od strony mężczyzn. No ja akurat, ponieważ no, prowadzę Fundację Sukcesu Psianego Szminką, to jednak naprawdę bardzo rzadko spotykam się z kobietami, które gdzieś dla mnie są nie wiem, niemiłe. Albo jakieś przykre, no chyba, że coś robią za moimi plecami, o czym nie wiem, no to tak. Trudno, żebym to powiedziała. No ale obserwujesz zjawisko, że kiedy czytamy też komentarze, kiedy widzimy, co się dzieje z kobietami, to no, są dosyć agresywne często. No, to... Jedno z najtrudniejszych badań, które robiłyśmy, to kiedy konfrontowałyśmy kobiety, matki z niematkami lub pracujące z niepracującymi. My byliśmy zszokowane, jako badacze, taką siłą, nie wiem, agresji, takiej zawziętości, wiesz, bronienia swojego stanowiska. Więc kobiety, kiedy opowiadają o tym, czego się trochę boją w pracy, to bardzo często to jest właśnie szefowa, bardziej niż szef, inne koleżanki, że będą źle potraktowane. Co ty uważasz, że możesz poradzić takim kobietom, jak można sobie z tym radzić, lub co ty uważasz, że w ogóle możemy poradzić z taką naszą, nie wiem, zazdrością, która wynika z lęku znowu często. Znaczy, wiesz, no, zazdrość, zawiść przede wszystkim, zawiść, bo zazdrość tak, to nawet jest chyba lepsze uczucie niż zawiść. Wynika z tego, że no, w naszym życiu coś jest nie tak. Więc jeżeli ktoś ma zawistne odczucia, porównuje się do innych, to powinien się po prostu najpierw przyjrzeć sobie. I ja myślę, i kolejna rzecz, jeżeli ty jesteś osobą, która doświadcza tej zawiści, powiedzmy, nie wiem, pojawia się hejt i zamiast ty mówisz coś merytorycznego, a ktoś ci mówi, tak jak mi ostatnio jakaś właśnie też kobieta napisała na YouTubie, jakby, bo ja nie jestem blogerką modową i nie muszę wyglądać, nie muszę być ładna nawet, mogę być brzydka, nie wiem, za chuda albo za gruba, wszystko jedno jaka, ale ja mówię inne treści do ludzi. No ale kobiety rzeczywiście w swoich komentarzach skupiały się na tym, że jestem starą babą, która udaje młodą i że to już nie te lata. I że się tak wdzięczę, jakbym chciała jakiegoś faceta pozyskać, nie wiem, przez wideo na YouTubie. Chyba trudno, no ale może. Więc jeżeli doświadczam... Wtedy? Nie reaguję w ogóle, bo ja mam, jeżeli ja coś takiego słyszę, to ja wiem, że ta osoba ma problem, a nie ja. No ja mam problem, nie, ja nie, zrobiłam... Nie jest ci przykro nie. wtedy? No co ma być mi przykro? A to moja przyjaciółka jest, matka moja, ty? Czy tak naprawdę ważne jest, żebyśmy oddzielili, kto nam coś mówi, no prawda? Oddzielili hejt od konstruktywnej krytyki. Jeżeli ktoś ci napisze, albo mi napisze, tak, że nie wiem, nie podoba mi się pani ton głosu, albo to, w jaki sposób pani prowadzi rozmowę, to ja wtedy mogę się zastanowić. Ewentualnie jeszcze dopiszę, tak. Dlaczego, to ja mogę tak. To wziąć pod uwagę lub nie wziąć. To jest mój wybór. Mhm. Ale mnie naprawdę nie interesuje, co ludzie powiedzą. Naprawdę. Bo to mi daje wolność. Ja robię rzeczy nie pod ludzi, nie dla poklasku. Nie po to, żeby mi ktoś powiedział, że jestem dobra, albo taka, albo śmaka. Tylko ja robię z serca. I albo to ktoś weźmie, albo nie weźmie. Czujesz poniedziałki? Kochasz je? Ja bardzo lubię wtorki. Czy lubię poniedziałki? W poniedziałki często chodzę do radia, żeby odczarować tydzień. Ty zawsze mówisz o swojej pracy tak, jakbyś mówiła o zakochaniu. Że mam takie poczucie, że ty aż motylki masz w brzuchu, kiedy o tym mówisz. Czy to ważne, żeby kochać swoją pracę? Dla mnie tak. Ale uważam, że też... Znowu, według mojej definicji, ludzie dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa to taka, która musi kochać swoją pracę, żeby czuć, że żyje. Musi tam realizować swoją pasję. Mhm. Musi coś zmieniać. Musi czuć, że jej praca zmienia jakiś kawałek świata. A druga grupa to jest taka, która generalnie może robić wszystko, byleby zarabiać z tego pieniądze, żeby te pieniądze wydawać na swoją pasję. Mhm. Ja zawsze o tym myślę tak, że my jednak pracujemy co najmniej 8-10 godzin dziennie. Jeżeli 8-10 godzin dziennie nie spędzamy szczęśliwie, no to tak naprawdę ile naszego życia marnujemy? No tak to. Tak ja o tym myślę. Ta analiza
No, daje do myślenia. I chciałam, żebyś mi dała taką radę dla tych, co się boją zmian. Pierwsza rzecz to podjąć decyzję. No bo od decyzji wszystko zaczyna. Tak, chcę, nie chcę i przestać, nie wiem, tworzyć, powiedzmy, że ktoś chce założyć biznes i 5 lat już tworzy biznesplan i cały czas nie jest doskonały, więc ja nie jestem zwolennikiem takiego działania, tylko jestem zwolennikiem tego, żeby zacząć i zmieniać strategię podczas już tworzenia na przykład tej firmy. Co cię może do tej decyzji skłonić, to jest to, żeby obudzić sobie trochę ciekawości. Budź ciekawość w sobie i podziel słonia na małe części. Małymi krokami, powoli, rozsądnie przystąp do zmiany. Taka jest też zasada 3F, fast, fail, forward, czyli jeżeli to nie dla nas, to szybko trzeba sprawdzić, czy tak, czy nie. Upadniemy, pozbieramy się, pójdziemy dalej. Podnosimy koronę, tak, biegniemy dalej. Tak, biegniemy dalej. I no, kurczę, życie jest jedno. No. To dlaczego je przeżyć w poczekalni? Czekając na autobus, który nigdy nie przyjedzie. Tak. Dlaczego? Działać, poznawać ludzi, poznawać miejsca, sytuacje, poznawać siebie. No i robić coś, co sprawia radość. No, wtedy życie jest zupełnie inne, ma zupełnie inną jakość. I wtedy nikt ci nic nie zabierze. Pozbędziesz się, uwaga, to dla wszystkich kobiet, swojego lęku, że ty, nie wiem, tworzysz, że ktoś cię tworzy, że mąż cię tworzy, partner cię tworzy, dzieci cię tworzą. Nie, sama się stworzysz. Jak będziesz sama i będziesz ostoją sama dla siebie i będziesz sama potrafiła sobie dać szczęście, oj, to wszyscy będą chcieli trochę szczęścia od ciebie. A wcześniej powiedziałaś coś, co jest bardzo ważne, że pieniądze dają niezależność. Tak, pieniądze to jest wolność. To nawet nie chodzi o niezależność, tylko to jest wolność. Jeżeli mam pieniądze, to nie muszę się godzić. No bo jeżeli powiedziałaś o kobietach, które decydują się siedzieć w domu, bo to im się bardziej opłaca. No i powiedzmy, że wtedy co jest? Mężczyzna, który zarabia pieniądze. No i co? I za każdym razem trzeba do niego pójść i powiedzieć, daj mi na fryzjera, daj na to, a on jeszcze będzie nas rozliczał. Fajne? Myślę, że nie fajne dla nikogo. A kolejna rzecz, a jeżeli będziemy nieszczęśliwe z nimi, potem co, będziemy z nim siedzieć do końca życia albo nie wiadomo ile lat, tylko dlatego, że nie mamy pieniędzy? Czyli w związku z tym, ty, czy to uważasz, że każda kobieta powinna pracować? Ja uważam, że każda kobieta, to moja babcia zawsze do mnie mówiła. Kobieta powinna mieć swoje tajemnice i swoją portmonetkę. Moja też zadawała i zawsze przyjaciółki. O, i zawsze przyjaciółki. Dziękuję ci, królowo. Dziękuję. Co wy myślicie na temat niezależności kobiet? Czy też uważacie, że każda kobieta powinna być niezależna, a nie można być niezależnym, nie zarabiając pieniędzy? Podzielcie się proszę swoją opinią w komentarzach.